dzisiaj chciałbym podzielić się z wami taką ciekawą myślą, którą mamy w biuletynie napisane również. Co możesz zrobić, kiedy już nic nie możesz zrobić? Czasami zdarza nam się tak, że stajemy przed ścianą, przed sytuacją niemożliwą, gdzie już nie ma dalej, nie możemy iść dalej. Nie wiadomo, co zrobić, nie wiadomo, co się wydarzy i my sami nie wiemy, co dalej zrobić, jak postąpić, co powiedzieć. Prawda? Czy mieliście takie sytuacje kiedyś w swoim życiu? My za nią nieraz mieliśmy taką sytuację i myślę, że to jest samo życie. I każdy z nas pewnie również tego doświadcza w swoim życiu. I jak sobie z tym radzimy? Bo to jest samo życie. A więc jak sobie z tym radzimy? I chciałbym, żebyśmy dzisiaj spojrzeli się na trzy sytuacje, jakie znajdujemy opisane w Biblii, gdzie właśnie ludzie stanęli w sytuacji bez wyjścia. I to czasami jest, że Bóg stawia nas w takiej sytuacji. Jest to Boża wola. Bóg nas stawia w takiej sytuacji bez wyjścia, abyśmy Jego mogli się zapytać, co dalej? Innym razem sami się pakujemy. Robimy tyle bałaganu, tyle zamieszania i sami się pakujemy w sytuację bez wyjścia. No i wtedy też musimy stanąć, Boże pomóż, Boże ratuj. Amen? Ale kiedy indziej znowu, to okoliczności zewnętrzne, prawda? Jakaś wojna, czy jakieś zamieszki, czy jakieś inne katastrofy powodują, że stajemy w sytuacji bez wyjścia i nie wiemy, co dalej zrobić. Ale ja się bardzo cieszę, że możemy właśnie spojrzeć się na Biblię, które pokazuje, Słowo Boże nam pokazuje wzorce, pokazuje nam wskazówki, co można dalej zrobić w sytuacji, gdy nie można już nic zrobić. Prawda? A więc przyjrzymy się, dlatego że Biblia jest naszym wzorcem, Biblia jest naszym przewodnikiem. Duch Święty używa Słowa Bożego i wewnątrz nas pokazuje nam, co możemy dalej zrobić wtedy, kiedy już nic nie można zrobić. Zobaczymy na te trzy historie, gdzie będziemy mogli zobaczyć, jak ludzie Boży zachowali się właśnie w takich okolicznościach, w takich sytuacjach. Wszyscy pamiętamy Izraela, jaki wyszedł z Egiptu, prawda? Około 3,5 miliona do 4 milionów ludzi wychodzi z Egiptu. Izraelici niosą ze sobą dzieci, niosą ze sobą dobytek, niosą ze sobą złoto, które, tak Słowo Boże mówi, że złupili Egipt. Napożyczali, a właściwie to zabrali złoto i różne drogocenne rzeczy od Egipcjan. I idą, wyszli z Egiptu. I idą, prowadzi ich Mojżesz. Ale Mojżesz nie za bardzo wie, dokąd ich prowadzić. Bo sam za bardzo nie wie, którą drogą z takim ogromnym ilością ludzi ma iść. Ale Bóg go prowadzi. Mojżesz miał zaufanie w Bogu, wiecie? I zobaczcie, my czasami ufamy Bogu, albo jako ludzie wierzący, raczej powinniśmy zawsze ufać Bogu, a niekiedy staje się tak, że nagle dochodzimy do sytuacji, gdzie nie wiemy, co dalej zrobić. Stajemy jakby przed ścianą, przed murem, w sytuacji, gdy już naprawdę nie możemy zrobić kroku dalej. I tak właśnie miało miejsce z Izraelem, kiedy Mojżesz prowadzi naród i prowadzi ich, ufając Bogu, że to Bóg ich prowadzi. I nagle Mojżesz to odkrywa, stają nad brzegiem Morza Czerwonego. I co dalej? Do przodu nie można iść, nie ma mostu. Nie ma łódek, nie ma okrętu, nie ma samolotu, nie ma nic, jest woda. Co mamy zrobić? 4 miliony ludzi, a za nimi pędzące wojsko Faraona z łukami, z dzidami, z mieczami, aby ich zabić, aby ich pozabijać wszystkich. Co mamy zrobić? Wiecie, przeczytamy o tym sobie w drugiej Księdze Mojżeszowej, w rozdziale 14. Tam jest właśnie opisana ta historia wyjścia Izraela z Egiptu. Izraelici znaleźli się w sytuacji bez wyjścia. Nie mogli wrócić. Nie mogli wrócić, bo gdyby chcieli wrócić, to zaatakowałoby ich wojsko Faraona. Nie mogli iść do przodu, bo było morze, więc potopiliby się w morzu. W prawo nie mogli, w lewo nie mogli, więc są, jak to my mówimy tu w Ameryce, są stuck. Nie mają gdzie iść. Nie mogą zrobić kroku do przodu. I wiecie, po ludzku mówiąc, zostali zapędzeni w kozi róg. Mogą mieć ludzie pretensje do Mojżesza. Co ty zrobiłeś z nami? A do Mojżesza ludzie, synowie izraelscy, wołali do Pana, a do Mojżesza rzekli, czy dlatego,
że w Egipcie nie było grobów, wyciągnąłeś nas, abyśmy pomarli na pustyni. Cóżeś nam to uczynił, wyprowadzając nas z Egiptu? Czy nie powiedzieliśmy ci tego już w Egipcie, mówiąc, zostaw nas w spokoju. Będziemy służyli Egipcjanom, gdyż lepiej nam służyć Egipcjanom, niż umierać na pustyni. Słyszycie te słowa, które mówią ludzie wierzący, którzy mówią naród wybrany, ludzie, których Bóg w cudowny sposób byli świadkami plag, które stąpiły na Egipt. Przez 400 lat doświadczali ciężkiej pracy, a w ostatnich latach faraon nawet im nie pozwolił dawać słomy. Niech sobie sami zbierają słomę, aby robili cegły. A więc doświadczali wielkiego prześladowania ze strony Egipcjan. I zobaczcie, z radością wszyscy wyszli z Egiptu, z fanfarami, z okrzykami radości, z dziękczynieniem po takiej wielkiej nocy, jak my to mówimy, Wielkanoc, po wielkiej nocy, kiedy wszyscy, bez wyjątku, wszyscy pierworodni w Egipcie zostali zabici przez Boga. I dzięki temu, albo przez tą sytuację w końcu faraon wypuścił naród. I teraz stają przed problemem, stają w obliczu niewiadomej. Nie mogą iść do przodu ani do tyłu. Stają, nie wiedzą, co zrobić. I zamiast stanąć razem z Mojżeszem, podnieść swoje ręce do góry, wołać, Boże, pomóż, Boże, ratuj. My byśmy tak zrobili, prawda? Tak? Byśmy tak zrobili? Boże, ratuj, pomóż. Zobaczcie, ci wierzący ludzie, Izraelici, Żydzi, naród wybrany, Boży naród, prawda? Tak przynajmniej się uważało, że byli. Oni przychodzą do Mojżesza i mówią, co żeś nam uczynił? Do Bożego wybrańca, do Bożego pomazańca. Mówią, co ty nam zrobiłeś? Dlaczego nas wyprowadziłeś? Marudzą, narzekają, stękają, jęczą. Wow. Myślę, że Mojżesz, który również nie wiedział, co zrobić w tej sytuacji. Przecież nigdy nie stanął w takiej sytuacji. Ale Mojżesz pamiętał, co Bóg mu powiedział na górze, gdy przemawiał do niego. Idź i wyprowadź mój naród z Egiptu. Mojżesz miał zaufanie do Boga. Wiecie, jak cudownie jest, kiedy mamy zaufanie do Boga w każdej sytuacji. Nie tylko wtedy, kiedy nam się dobrze dzieje. Nie tylko wtedy, gdy nie ma problemów, gdy życie się układa cudownie. To jest łatwo ufać, prawda? Bo nie ma po co nawet ufać. Ale wtedy, kiedy są doświadczenia, kiedy są problemy, kiedy są trudności, wtedy właśnie nasza ufność, nasze zaufanie do Boga objawia się naprawdę, jakie ono jest. I tutaj Mojżesz miał pełne zaufanie do Boga. Mojżesz, który też nie wiedział, co zrobić, ale wierzył, że Bóg wyprowadzi ich. I tutaj w 13 wersecie Mojżesz odpowiada do ludu. Nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, której udzieli wam dzisiaj. Egipcjan, których dzisiaj oglądacie, nie będziecie już nigdy oglądali. Pan zaś walczyć będzie za was, a wy zaś milczcie. Wiecie, to słowo Pan zaś za was walczyć będzie, jest to nie raz tylko w Biblii jest. Jest kilka razy w Biblii powtórzone w następnych setkach lat. Kiedy przystąpiło wojsko potężne, liczące około 1 000 000 ludzi, wojska przeciwko Jehoszafatowi, który miał tylko 300 tysięcy żołnierzy. Ludzi zdolnych do bitwy. I on też, ale właśnie Jehoszafat, razem z ludem ogłosili post, stanęli przed Panem i modlili się, wołali. I wtedy Bóg użył pewnego człowieka, zwykłego, prostego rolnika, który został napełniony Duchem Świętym i przez jego usta Bóg mówi, wy się nie bójcie, gdyż to moja jest wojna, moja jest bitwa, nie wasza. Wy tylko stójcie i oglądajcie ratunek Pana. To samo, co Mojżesz tutaj powiedział. Mojżesz mówi do nich, tych Egipcjan, których dzisiaj oglądacie, których się dzisiaj boicie, którzy biegną za nami z mieczami, z dzidami, aby nas zabić, już nigdy oglądać nie będziecie. Jakie zaufanie musiał mieć Mojżesz? Jaką pewność musiał mieć Mojżesz? Mojżesz wiedział, komu służy. Potężny Bóg. Pamiętacie, jak Mojżesz pierwszy raz, gdy spotkał się z Bogiem i też mówi, ale ja się jąkam, ja nie wiem, co mówić, jak robić. A Bóg mówi, włóż swoją rękę tutaj w zanadrze. I Mojżesz włożył. Gdy wyciągnął, ona była cała pokryta trądem. A wiecie, trąd był chorobą nieuleczalną wtedy. Zresztą dzisiaj też. I Mojżesz na pewno się przeraził. I Bóg mówi, włóż ją z powrotem. Mojżesz włożył, wyciągnął i zwykła ręka. A więc Mojżesz wiedział, komu służy. I gdy stanęli przed wielką niewiadomą, przed wielkim problemem,
w zaułku zostali zapędzeni w kozi róg, byśmy powiedzieli, Mojżesz wiedział, komu ufa. Wiedział, że jeżeli Bóg ich do tej pory doprowadził, on ich dalej będzie prowadził. Nie wiedział, jak się stanie, czy Bóg może tak jak Jezus chodził po wodzie razem z Piotrem, prawda? Piotr szedł do niego też po wodzie. Może wtedy Mojżesz myślał, pójdziemy po wodzie. Potrzeba wiary. Nie wiedział. A może Bóg zbuduje szybko jakiś most? Błyskawicznie. Tak jak powiedział, przecież Bóg powiedział słowo i nagle wszystko się stało. Drzewa, ziemia, wszystko się stało, jednym słowem, prawda? A więc Bóg wszystko mógł. I tak Mojżesz ufał Bogu. I zobaczcie, Bóg mówi teraz do Mojżesza. Potem rzekł Pan do Mojżesza, dlaczego wołasz do mnie? Dlaczego wołasz do mnie? Powiedz synom izraelskim, aby ruszyli. Wow, to potrzeba odwagi. Powiedz synom izraelskim, aby ruszyli. Moglibyście iść prosto do wody, do morza. Na rozkaz Boży? To potrzeba zaufania. To potrzeba zaufania. Ja pamiętam, kiedy my się bardzo modliliśmy w Cleveland, zanim tu przyjechaliśmy. Wiecie, nie było dla nas to łatwo. Ja jak teraz rozmawiam z ludźmi, to mówię, że przeprowadzić się do Detroit było dla nas z Cleveland trudniej niż przeprowadzić się z Polski do Cleveland, do Ameryki. Chociaż, mówiąc, z inny kraj, prawda, inne obyczaje, daleko, przez ocean. Ale dla nas, ponieważ Cleveland już mieliśmy w jakiś sposób unormowane nasze życie, mieliśmy dom, pracę, wszystko, kościół, a tutaj nic nie mieliśmy. Nie znaliśmy jeszcze Kalinowskich, wyznaliśmy tylko Janka. Janka i parę jeszcze osób, ale cóż to jest, prawda? Gdzie będą nasze zaopatrzenie, gdzie będziemy mieszkać, skąd będziemy mieli pieniądze, jak będziemy żyć i tak dalej, te wszystkie pytania. Ale wiedzieliśmy, Bóg nas wyprowadził. Bóg nas pokierował. On powiedział, on pokazał nam, że tu jest nasze miejsce. Że tu nas powołuje, abyśmy założyli polski kościół. I dzisiaj patrząc z perspektywy czasu, ktoś mógłby powiedzieć, czy warto było? I ja nigdy się nie waham, bo od razu mówię, warto było. Popatrzcie się. Kilka osób się nawróciło, które przyszły i do dzisiaj są w zborze, jak Ela, prawda? Kto jeszcze? Darek z Asią, Wandzia, nasza siostra, prawda? Inne osoby nawet się odeszły. Irena była z nami, pamiętacie, ona teraz w Polsce jest. Warto było, bo Słowo Boże mówi, że całe niebo się raduje, gdy jeden grzesznik się nawraca. Całe niebo się raduje. A więc jeżeli Bóg nas przyprowadził z Cleveland tutaj do Detroit po to, żeby jedna osoba, żeby Ela się nawróciła, poznała Pana Jezusa, to warto było. Bóg jest cudowny i wspaniały. On nas prowadzi i tak jak tutaj powiedział Mojżeszowi, dlaczego wołasz do mnie? Przecież ja ci powiedziałem, wyprowadź naród. A Mojżesz stoi i woła, Panie, co mamy zrobić, w którą stronę iść? A Bóg mówi, dlaczego wołasz do mnie? Dlaczego wołasz do mnie? Bóg mu dał wyraźne polecenie, aby się przeprawił do Kanaanu, aby zaprowadził swój lud tam, do tej ziemi, skąd wyszli. I Mojżesz, zobaczcie, co Bóg mówi dalej. Powiedz synom izraelskim, aby ruszyli. Ty zaś podnieś laskę swoją i wyciągnij rękę swoją nad morze i rozdziel je, a synowie izraelscy przejdą środkiem morza po suchym gruncie. Mojżesz już wie, co zrobić. Wyciągnij ręce swoje. Wiecie, mi się bardzo podoba ten werset. Wyciągnij ręce swoje. Dlatego, że to jest akt absolutnej wiary. Kiedy wyciągamy nasze ręce. Wiecie, kiedyś tego nie robiliśmy. Pamiętam, gdy byłem chłopcem, ja od dziecka byłem w zborze, mój tatuś był pastorem i to nie był zwyczaj, abyśmy podnosili nasze ręce. Żeśmy się modlili z rękami złożonymi w ten sposób. Tak nie, bo to nie, to było po katolicku, więc musieliśmy tak się modlić. Nie wiem czemu tak, ale tak byliśmy nauczeni, więc tak i na kolanach. I nikt nie podnosił wtedy rąk, prawda, Aniu? Nie to nie było zwyczaju naszym. Wszyscy byli skromni, wszyscy byli tacy układni i wszystko musiało być grzecznie. Ale kiedy zaczęliśmy później już w naszych zborach, kiedy takie przyszło takie ożywienie Ducha Świętego, szczególnie przez młodzież, to wtedy zaczęliśmy podnosić ręce. I w tym podniesieniu rąk to był akt wiary, zaufania do Boga. Wiecie, Niemcy używali takiego określenia, pamiętamy z filmów, nie? Bo my nie żyliśmy w czasie wojny drugiej, ale z filmu pamiętam, Hände hoch! I trzeba było ręce podnieść. Albo Amerykanie mówią też, na filmach widzimy czasem hands up. I wtedy ręce do góry, wróg podnosi i nie może nic zrobić. Nie może nic
zrobić z rękami. Gdy my podnosimy ręce do Boga, to mówimy, Panie, ja już nic nie mogę. I Mojżesz mówił, ja od Ciebie już nic nie mogę. Przyprowadziłem naród tutaj do wody. Panie, teraz Twoje dzieło jest. Ty rób. I Bóg wiedział, co robić. Bóg mówi, ciągnij rękę swoją, rękę jedną nad morze i rozdziel je. Zobaczcie, Bóg mówi do Mojżesza, Mojżesz jest człowiekiem i Bóg mówi do niego, wyciągnij rękę swoją nad morze i rozdziel je. Jaką moc Mojżesz miał? Skąd miał tą moc? Mojżesz był takim człowiekiem jak ty i ja. Nie był inny, miał ręce, głowę, nogi. Był zupełnie takim samym człowiekiem. Co go różniło, może od wielu z nas, to miał pełne, absolutnie pełne zaufanie do Boga. I kiedy Bóg mu mówi, wyciągnij swoją rękę i rozdziel morze, Mojżesz nie wiedział, jak to zrobić. Nigdy nikt przed nim tego nie zrobił. Ale Mojżesz z wiarą wyciągnął swoją rękę. Zobaczcie, co się dzieje, kiedy my wyciągamy swoje ręce do Boga. Kiedy stajemy przed murem, przed ścianą i nie wiemy, co dalej zrobić. Bóg mówi, wyciągnij swoje ręce. W akcie uwielbienia, w akcie posłuszeństwa, w akcie czci i hołdu. Wyciągnij swoją rękę. Kiedy podnosimy nasze ręce, one mogą wyrażać naszą potrzebę. Potrzebuję, Panie, Twojej pomocy. Mogą wyrażać uwielbienie, ale mogą też wyrażać poddanie się. Tak jak właśnie w czasach wojny, że kiedy przeciwnicy się poddają, podnoszą ręce. I idą. Widzieliśmy nieraz, jak szli z podniesieniem ręce. Ale oznacza też władzę i autorytet. Prawda? Kiedy król czy prezydent wstaje, prezydent już nie robią tego, ale królowie, gdy robili, podniósł rękę, to cały lud natychmiast umilkł. Władza i autorytet. I taką władzę i taki autorytet miał Mojżesz. Kiedy wyciągnął swoją rękę, zobaczcie, nad morze, aż morze się rozstąpiło. Pamiętacie, kto jeszcze miał taki autorytet? Kiedy Jezus płynął z uczniami po morzu. Prawda? Co się stało? Uczniowie krzyczą, Panie, ratuj, giniemy! A Jezus stał i powiedział, umilknij i ucisz się. Autorytet. I ten autorytet jest nam również dany, jako dziećmi Bożym. My jesteśmy dziećmi Bożymi. Pan Jezus powiedział do Piotra, chodź. Kiedy chodził sam po wodzie, a Piotr mówi, Panie, daj mi, pozwól mi, abym przyszedł do Ciebie. Pan Jezus mówi, chodź. I Piotr wyszedł z łodzi i chodził. Jedyny człowiek na świecie chodził po wodzie. Oprócz Jezusa oczywiście. Miał władzę, autorytet. I taką władzę miał również Mojżesz. Dlaczego? Dlatego, że ufał Bogu. Że ufał Bogu. Dlatego, kiedy Bóg wprowadzi cię któregoś dnia, słuchajcie, to może się stać. W twoim życiu, w moim życiu może się stać. Nie wiemy tego, ale może jutro, albo za miesiąc, może za rok. Znajdziesz się w ślepej uczce. Znajdziesz się w sytuacji bez wyjścia. Nie będziesz wiedział, co zrobić. Pamiętaj moje dzisiejsze kazanie. Stań przed problemem. Podnieś swoje ręce i powiedz w imieniu Jezusa Chrystusa rozdziel się. Ustąp i będziesz mógł przejść, będziesz mógł przezwyciężyć. Nie panikuj, nie lękaj się, nie obawiaj się, bo to robili ludzie, ci właśnie Izraelici. Panikowali, przybiegli do Mojżesza, co robić? Następną sytuacją, o której mówiliśmy, o Jonaszu. Powiemy o Jonaszu. Jonasz znalazł się w brzuchu wielkiej ryby. Znamy tą historię, Esterka, znasz, prawda, z Biblii, jak Jonasz się znalazł w brzuchu wielkiej ryby, prawda? Dzieci wszyscy lubią tą historię, opowiadają jedni sobie i rodzice najlepiej. Gdy ja już nie wiedziałem, co opowiadać moim dzieciom zanim poszli spać, to wtedy zawsze moją taką trwałą historią, takim stałym punktem było o Jonaszu. Wtedy opowiadałem o tej wielkiej rybie, ryczałem jak ryba. I tak opowiadaliśmy dzieciom, to by się bardzo podoba. Ale Jonasz znalazł się tam z własnego powodu. Bóg go tam nie zaprowadził do wielkiej ryby. On sam się tam znalazł. Dlatego, że był nieposłuszny Bożemu Słowu. Mojżesz był posłuszny, a Jonasz był nieposłuszny. Jonaszowi Bóg powiedział, idź do wielkiego miasta Niniwy i głoś im i mów o tym, że zamierzam je zniszczyć, jeżeli się nie upamiętają. Ale mieszkańcy Niniwy byli bardzo okrutni, barbarzyńcy, to nie byli fajni ludzie, to byli okrutni ludzie. I dlatego Jonasz o tym wiedział i uciekł od Bożego postanowienia, od Bożego powołania. Uciekł. I dlatego, kiedy uciekał, to znalazł się w brzuchu wielkiej ryby, prawda? Ale przez to Jonasz przekonał się, że z Bogiem nie ma żartów.
Wiecie, kiedy Bóg nas powołuje do jakiegoś zadania, to lepiej zróbmy to zadanie. Dlatego, że tak jak Jonasz przekonał się, że z Bogiem nie ma żartów, bo znalazł się w brzuchu wielkiej ryby. Co by się stało, gdyby ryba wypluła Jonasza i Jonasz słyszy nagle Boży głos: Jonaszu, idź do wielkiego miasta Niniwy. A Jonasz by powiedział: no, ja pójdę swoją drogą. I poszedłby znowu gdzie indziej. I on już nie chciał tej powtórki z rozrywki. On nie chciał tego przerabiać znowu, bo wiedział, że może by go spotkało coś gorszego. Dlatego Jonasz tym razem, zobaczcie, był posłuszny i zrobił to, co Bóg od niego wymagał. I czasami Bóg od nas wymaga jakiegoś, żebyśmy coś zrobili. Prawda? Jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, słuchajcie, to nie jesteś człowiekiem bezrobotnym w Bożym Królestwie. Dla każdego z nas, dla ciebie i dla mnie, Bóg ma swoje zadanie. Dla każdego z nas inne zadanie. Prawda? Dla każdego z nas inne zadanie. Każdy z nas jest innym człowiekiem. I każdy z nas coś innego Bóg każdemu z nas daje. Do zrobienia, do wykonania. Ale kiedy Bóg daje ci jakieś pomysły, otwiera przed tobą drzwi, stawia ciebie w sytuacji, abyś zrobił to, co On chce, abyś uczynił, daje ci jakieś zadanie do wykonania, to lepiej to zrób. Bo się może okazać, że będziesz tak jak Jonasz. Ale wiecie, co ocaliło Jonasza? To, że Jonasz, zobaczcie, w tej sytuacji bez wyjścia, gdy siedział w brzuchu wielkiej ryby, po angielsku mówiąc slimy, wszystko było obślizłe, obrzydliwe, śmierdzące, ciemno, prawda? Wyobrażacie sobie, siedzieć w brzuchu takiej ryby. I wtedy Jonasz nie narzekał, nie biadolił, bo wiedział, że znalazł się tam z własnego powodu. Bóg go tam nie wprowadził. Ci rybacy, ci marynarze, którzy go wrzucili do wody, oni nie wiedzieli, że tam będzie ta ryba, ale Jonasz wiedział, że znalazł się tam z własnego powodu. I co Jonasz zaczął robić w brzuchu tej wielkiej ryby? Zaczął uwielbiać Boga. I to właśnie jest wyjście. Zaczął uwielbiać Boga, dziękować Bogu, że jego życie zostało ocalone. I on już nie wiedział, że za 3 dni będzie wypluty na brzeg. Nie wiedział, jak ocaleje, ale wiedział, że co ma robić. Wiedział, że musi zacząć chwalić i wielbić Boga. Mówimy tak po polsku, już nieraz używałem takiego określenia i wszyscy znamy to powiedzenie, jak trwoga to do Boga. I Jonasz właśnie tak zrobił. Bał się, nie wiedział, co dalej. Nie wiedział, czy te soki trawienne zjedzą go, rozpuszczą go, czy może coś innego się stanie. I Jonasz zaczął wołać do Boga, zaczął wielbić Boga. Powiedział, że to on był winny, on sobie zasłużył na śmierć, ale Bóg zachował jego życie w jakimś konkretnym celu. I on znał ten cel, on wiedział, dlaczego Bóg zachował jego życie. I wiecie, kiedy my uciekamy od Bożego planu, od Bożego celu, to również może nas spotkać sytuacja bez wyjścia. Że staniemy nagle w sytuacji, gdzie nie będziemy wiedzieli, co dalej możemy zrobić, powinniśmy zrobić. I może ktoś z nas jest dzisiaj albo będzie za jakiś czas w takiej sytuacji, w stanie buntu, sprzeciwu przeciwko Bogu. Prawda? Bóg chce ciebie gdzieś poprowadzić, chce, żebyś coś zrobił, da ci jakieś zadanie. A ty mówisz, ja się do tego nie nadaję, ja nie jestem w stanie, albo ja nie lubię, nie chciałbym tam iść, bo tam jest bieda, albo tam jest bogactwo, albo cokolwiek, prawda? Różne wymówki czasami mamy. Ale Bóg, jeżeli cię powołuje, to On też ma dla ciebie swoje zaopatrzenie we wszystko. We wszystko. I dlatego lepiej jest, abyśmy mogli to zrobić. I ostatnim sytuacją jest Paweł i Sylas w więzieniu. Kiedy Paweł i Sylas znaleźli się tam ze względu na okoliczności zewnętrzne. Ani oni nie uciekali od Bożej woli, ani nie byli w stanie buntu, ale znaleźli się tam w sytuacjach zewnętrznych. Zobaczcie, w Dziejach Apostolskich, 16 rozdział, i wiersz 22 do 24. Wraz z nimi wystąpił przeciwko nim tłum, a pretorzy, czyli żołnierze, zdarłszy z nich szaty, kazali ich siec rózgami, bić rózgami, linczować rózgami. A gdy im wiele razów zadali, wrzucili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, aby ich bacznie strzegł.
Zobaczcie, jaki jest Stróż Więzienny, 24 wiersz. Ten, otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu, a nogi ich zakuł w dyby. Nadgorliwy był, prawda? Nie tylko, że byli pobici, pewnie krwawiący, bez żadnych sił, to jeszcze ich nogi zakuł w dyby, żeby nie uciekli. I jeszcze wrzucił ich do wewnętrznego lochu, także dookoła nich były inne lochy, były inne więzienia, także nie mieli żadnych szans, aby uciec. Tak by najgorszymi kryminalistami byli, prawda? Jakimiś zbrodniarzami, których należy się bać i na nich ciąży wyrok śmierci. A oni absolutnie byli żadnymi zbrodniarzami, byli sługami Bożymi, którzy głosili Słowo Boże. Zobaczcie, oni przemierzali kontynent, przemierzali kraje w jednym celu, aby głosić Ewangelię, aby głosić dobrą nowinę. I z powodu tej dobrej nowiny moglibyśmy powiedzieć, powinni otrzymać nagrodę, powinni mieć, znaleźć jakiś zbór, założyć zbór, mieć posadkę dobrą, prawda? I życie by płynęło pięknie i cudownie. Tymczasem zostali wrzuceni, najpierw byli zlinczowani, a potem wrzuceni do więzienia. I moglibyśmy powiedzieć, nie warto, nie warto. Ale warto. Warto, dlatego że przykład apostoła Pawła i Sylasa pokazuje, jak można być w centrum Bożej woli. Można wykonywać Jego dzieło, Jego wolę, Jego służbę, służyć Bogu, być we wszystkim, co On chce, tak jak był Mojżesz, nie tak jak był Jonasz, prawda, ale we wszystkim wykonywać Boże dzieło, a jednak doświadczać sytuacji bez wyjścia. Rzuconym być do wewnętrznego lochu, zakutym nogi w dyby, więc nie ma wyjścia. Stanęli w sytuacji bez wyjścia. I zobaczcie, takich sytuacji nie tylko oni doświadczyli, ale wielu innych sług Bożych, jak Szczepan, który został ukamionowany, zabity. Jak Piotr, który również był sługą Pana Jezusa, był Jego najbliższym uczniem i też został wrzucony do lochu. I też anioł go wyprowadził, prawda? Jego przyjaciel, jeden z jego współuczniów, Jakub, został w tym samym lochu zabity, głowę uciętą mu. A więc Bóg w różnych sytuacjach, w różny sposób używa dla nas pomocy swojej. Ale ci dwaj przyjaciele, Paweł i Sylas, ufali Bogu. I zobaczcie, co robili? Wielbili Boga. Mojżesz wyciągnął rękę i rozdzielił wodę. Jonasz wrócił tam, dokąd miał iść. A Paweł i Sylas śpiewem i modlitwą wielbili Boga. I Bóg spowodował trzęsienie ziemi. Mury się zatrzęsły, wszystkie drzwi się potwierały. Dyby, które były zakute, ich nogi zostały rozwalone, rozkute i mogli być swobodni. Ale zobaczcie, jaki efekt był. Nawrócił się strażnik więzienia, nawrócił się cały jego dom, przyjęli chrzest i powstał zbór. Kiedy stajemy w sytuacji bez wyjścia, kiedy spotykają nas okoliczności, których nie rozumiemy, nie wiemy, dlaczego tak się dzieje. Może tego jeszcze nie doświadczyliśmy, a może doświadczymy za jakiś czas. Pamiętajmy o tych ludziach, których czytałem i mówiłem. Kiedy Bóg nas prowadzi, On ma swoją drogę, nie naszą. My czasami myślimy zupełnie inaczej, jak nasze życie prowadzić, a Bóg ma dla nas inną drogę. Ale kiedy jesteśmy w Jego woli, możemy być pewni, że On nas nie porzuci, On nas nie opuści, ale będzie nas prowadził. Od czego oczekuje od nas? Tylko jednej rzeczy. Całkowitego zaufania. Całkowitego zaufania. Czy ufasz Jemu? Pamiętajmy o tym, kiedy nas spotka taka sytuacja, abyśmy mogli wiedzieć, że Bóg jest z nami.